Nazywa się rodzina słowem silna. Ej tam, na górze. Ej, wasza podłoga przecieka. Ale przecież tu nie ma żadnej podłogi. Nie ma nawet sufitu! Ale zimno. Może by tak napić się kawy? Ktoś mnie włączył. Dobrze, teraz wiadomości dnia, a raczej nocy. Jest zimno i wilgotno, temperatura niska. Przyjaciele, zostańcie lepiej w domu, w cieplutkim mieszkaniu, pod cieplutkimi kołderkami. Jeśli natomiast znajdujecie się na powietrzu, zróbcie sobie kawę. Brawo!
Teraz, zanim kawa się zaparzy, zapraszam na horoskop dnia. Skorpion, jeśli jesteś bezdomnym, zdarzy ci się smutna sytuacja. Uważaj na Plutona, może zrobić zamieszanie. Jeśli grasz na trąbce, ukryj ją głęboko. Jeśli jesz mięso, to ci zaszkodzi. Jeśli masz samochód, zepsuje ci się. Jeśli masz kozę, pij kawę bez pośpiechu. No nie, słuchać takiego radia! Takiego radia słuchać! To co? To lepiej w kaszę dmuchać. Ha, ha, ha. Dobrze wiem, jak pić kawę. Nie, nie wyłączaj mnie, nie, nie, nie! Źle wychowany. Płacze? Kto to płacze? Nie widzę nikogo. A niech tu! Co za obyczaje! O, przepraszam. To ja! Księżyc. Myślałem, że jestem sam. Księżyc? A tak. Wchodzi się do domu ludzi, rozlewając na lewo i prawo łzy i się mówi... Myślałem, że jestem sam. Doprawdy świetne wychowanie. Takie wychowanie to gorsze niż chrapanie. Naprawdę nie myślałem, że wszedłem do czyjegoś domu. Wydawało mi się, że jestem na ulicy. No cóż, właściwie można by powiedzieć, że jesteśmy na ulicy. Ale jesteśmy także w moim domu. Bo nie wiesz, że my bezdomni mieszkamy pod gwiazdami? Grzejemy się pod słońcem, które nie wysyła nam rachunku do płacenia. I nie mamy dachu, który trzeba naprawiać. Ale dziś jesteś ty, taki zapłakany. Czuję się taki smutny. Wiesz, kiedyś wszyscy patrząc na mnie zachwycali się. Śpiewali, do mnie marzyli. Dzisiaj wszyscy się spieszą. Nikt nie przystanie, żeby na mnie popatrzeć. Szkoda czasu. Jakby to było pięknie, gdyby znowu sobie ktoś o mnie przypomniał. Zaśpiewał dla mnie piosenkę? No cóż, żeby ci zrobić przyjemność, mogę zaśpiewać. Wlazł kotek na płotek i mruga. Ale ta jest taka stara. Proszę bardzo, może być nowsza. Wlazła koza do woza i mruga, ładna to piosenka, niedługa. Nie, dosyć niedługa, nie mruga, jeszcze raz. Może byśmy tak skończyli z tą kocią muzyką i dali spać spokojnym ludziom. Może jesteśmy w Opolu? Przepraszam. No tak tylko sobie śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy? Kto? My! Ja i księżyc. Księżyc. Wiesz? Dziś jest smutny. Dziś jest smutny. A ja próbowałem go rozweselić. Rozweselić go twoją gębą. Stanie się jeszcze bardziej smutny.
Zrobię ci kawy. To teraz ja spróbuję go rozweselić. Dziecino, ten smok, ten rok, ta mina, jak zwykle uczestniczy. Dobra. Dobry wieczór. O! Dobry wieczór, panowie. Wybaczcie, ale was nie zauważyłem. Pozwólcie, Iksiński jestem. Aktor. Wydaje mi się, że zgubiłem się w tej dzielnicy. No tak. Tylko aktora nam brakowało. Mogę recytować? Otella, Romea, Moliera, Hamleta. Skoro jesteś aktorem, czemu miałbyś nam nie pomóc? A gdy pomocy komuś udzielisz, rychło go rozweselisz. Pomóc? Niczego nie zrozumiałeś! Księżyc jest dzisiaj smutny, a my próbujemy go rozweselić. Co? Rozweselić księżyc? To dla mnie drobiazg. Przecież jestem aktorem. Opowiem dowcip. Znacie ten obocianek? Czy wiecie, dlaczego bociany odlatują do ciepłych krajów? Bo murzyni także chcą mieć dzieci. Co? Nie śmiejecie się? No tak, faktycznie, nie macie poczucia humoru. Jak chcecie rozweselić księżyc? Żeby rozweselić księżyc, może by trzeba go tak pobujać?
Macie huśtawkę? Nie. Tak też myślałem. Na pewno nie macie także muzyki. Muzyka? Zaczekaj! Ta się może znaleźć. Pi, pi, pi. Pi. Pi, 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 pi. Dobra rzecz. Ale ja chyba wiem, dlaczego księżyc jest smutny. No ciągle tam na górze. Nigdy się nie bawi. Musimy zrobić coś takiego, co pozwoli poczuć się księżycowi dzieckiem. No gdy był mały, gdy był takim malutkim, srebrzystym talerzykiem. Ale w co zaczniemy się bawić, żeby rozweselić księżyc? Może to dobra myśl. Pamiętam, kiedy byłem mały... Trzeba opowiedzieć historię. To wcale nie jest zabawne. Moja mama zawsze opowiadała mi taką historię. Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami... No przecież to jest właśnie nudne! Za górami, za lasami, za siedmioma coś tam tami. Zdaniem nudne to wcale nie jest. To jest nudne! Ja pamiętam, kiedy byłem mały, to zawsze nie to. Przestańcie się kłócić. Dzisiaj historię opowiada się tak. Żyrafa, rak. Rak? Żyrafa? Żyrafa!
Rafa. Rad? Rad! Raz spotkała żyrafa raka. Raz spotkała żyrafa raka? Raz spotkała żyrafa raka, proszę pana, to była draka, bo spotkała żyrafa raka. Ale to była draka! I tego raka pyta tak, panie rak, zwierzę z pana dziwne tak, bo ani pan ryba, ani ptak. Ani pan ryba, ani ptak. Rak do żyrafy tyłem podchodzi, niech pani powie, co pani szkodzi. Rak do żyrafy tyłem podchodzi, niech pani powie, co pani szkodzi. Skąd pani wzięła tę długą szyję i jak pani długo tę szyję myje? Skąd pani wzięła tę długą szyję i jak pani długo tę długą szyję myje? Panie rak, zwierzę z pana dziwne tak, bań pan ryba ani ptak. Panie rak, zwierzę z pana dziwne tak, bań pan ryba ani ptak. Żółw, wielbłąd. Żółw, żółw. A nie wiem, czy wiecie, moi mili. A nie wiem, czy wiecie, moi mili, że obok zaraz tej samej chwili z prędkością 50 albo 100 mil wyprzedził wielbłąda pan żółw szybki bil. Panie rak, zwierzę jest pana dziwne tak, bo ani pan ryba, ani ptak. Panie rak, zwierzę jest pana dziwne tak, bo ani pan ryba, ani ptak. Ani pan ryba, ani ptak. Ani ptak. A wielbłąd felek, szybko, jak parowerek, pędzi, lew garbach sił, tak jakby bez tych garbów był. No nie wiem, czy wiecie, bo nie wiem, czy wiecie, ale on właśnie chciał być pierwszy na mecie. No nie wiem, czy wiecie, bo nie wiem, czy wiecie, ale on właśnie chciał być pierwszy na mecie. Panie rak, zwierzę z pana dziwne tak, bań pan ryba, ani ptak. Panie rak, zwierzę z pana dziwne tak, bań pan ryba, ani tak. Tak? Tak. Widzieliście? Tak się opowiada historię. Widziałeś, wielki aktorze? Widzisz? Nawet w śmieciach można znaleźć rzeczy fantastyczne. Faktycznie. Znajdziecie tam tylko śmieci. Uważaj, co mówisz. Masz przed sobą artystę. Wielkiego artystę. Tak się stoczyłem z miłości do sztuki, choć pobierałem tu i tam nauki. Jednak któregoś dnia umrzesz z głodu! Wiesz, że każdy artysta ma swoją pracownię? Trzymaj! I pomóż mi! Maestro? Muzyka! Rysuj to samo, co ja. Dzieci, pomóżcie mi śpiewać piosenkę pod tytułem Stary Donald farmę miał. Ja, ja, o. Stary Donald farmę miał, ja, ja, o. Na tej farmie kury miał, ija, ija, o. Koko tu, koko tam, koko tu i tam. Stary Donald farmę miał, ija, ija, o. Na tej farmie świnki miał, ija, ija, o. Koko tu, koko tam, koko tu i tam. Chrum, chrum tu, chrum, chrum tam, chrum, chrum tu i tam. Stary Donald farmę miał, ija, ija, o. Na tej farmie kotki miał, ija, ija, o. Koko tu, koko tam, koko tu i tam. Chrum, chrum tu, chrum, chrum tam, chrum, chrum tu i tam. Miał, miał tu, miał, miał tam, miał, miał tu i tam. Stary Donald farmę miał, ija, ija, o. Na tej farmie pieski miał, ija, ija, o. Koko tu, koko tam, koko tu i tam. Chrum, chrum tu, chrum, chrum tam, chrum, chrum tu i tam. Miał, miał tu, miał.
miał miał tam, miał miał tu i tu i tam. Hał hał tu, hał hał tam, hał hał tu i tu i tam. Stary do na farmę miał i ja, i ja, o. Ja! Ja! No nie! Ta część psuje cały rysunek! Popatrz na mój. A zresztą spieszę się, wy mnie tu zagadujecie i spóźnię się na próbę. Na co się spóźnisz? Na próbę, ale co ty możesz wiedzieć? Żegnam, panowie. Pozdrówcie wasz księżyc. Adios. Idź! Idź! Przez te wasze kłótnie księżyc jeszcze bardziej posmutniał. Nie. To nie wasza wina. Wy jesteście tacy mili. Wymyślacie dla mnie tyle zabawnych historii. Ale mnie to nie wystarcza. Jestem taki smutny i samotny. Nikt nie traktuje mnie poważnie. Astronomowie twierdzą, że na Księżycu nie ma życia. Kiedyś tu było wesoło. Przyjęcia, muzyka. Jednak pewnego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Wulkany zaczęły gasnąć, a morza zaczęły wysychać. Księżyc stał się stary. Nie do poznania pełen zmarszczek. Nie chcę się tak starzeć. Zostawcie mnie samego, chcę płakać. Nie patrzcie na mnie. No nie można wierzyć astronomom. Jesteś piękny i taki... To! Zostawcie mnie samego! A, to ty, ten źle wychowany, który wcześniej mnie wyłączył. Czego teraz chcesz? Nie, no widział to słuchać takiego zarozumiałego radia? Ja ci dam! A pan pozostaw mnie! Będę dobry, proszę, proszę cię! Będę dobry, będę się dobrze zachowywać. Dziękuję. A teraz... Czego chcesz posłuchać? Zobaczymy. Chciałam tylko powiedzieć, że ja osobnie mam wielką wielką radość na tej operacji, ponieważ podanie do wielką radość. Wielką radość. Firma Dark. Firma Dark. Przepis dnia. Wziąć kurczaka. Oczyszczonego. Posolić, popieprzyć, dodać szklaneczkę wina. Co? Co? Nie macie wina? Jeśli o to chodzi, to nie mamy także kurczaka! Na zakończenie muzyka! Thank you.
skończyłem wymyślaniem zabaw, żeby rozweselić księżyc. Zresztą każdy ma swoje problemy. Zresztą muszę już iść. Iść? A dokąd? Do pracy. Ja nie leniuchuję tak jak ty. Tfu! Do pracy! A jaką on też może mieć pracę? Już mówiłem, jestem artysta! Do moich dzieł używam kartonów, puszek, szmat. Używam tego, co wyrzuca świat. I kiedyś zrobię wielką wystawę. Zobaczysz. Jeszcze będę sławny. A ciebie wtedy zatrudnię jako osobistego czyścibuta. Idę. Sztuka mnie woła. Idź, idź. Wydaje się, że jesteśmy w domu wariatów. Tamten robi wystawę ze śmieci, a ten chodzi tam i z powrotem. I na dodatek księżyc, który jest coraz bardziej smutny. Co? Ciągle nic, co? Ale teraz ja tu jestem, a w balistce na pewno znajdę coś wesołego. Kapelusz? O! Rękawiczka. I w dodatku tylko jedna. Nie ma nic wesołego, nie ma! Jak to nie ma nic wesołego? A ja według was kim jestem? A niech to pacynka. Skąd się wzięłaś? I według was pacynka nie jest zabawna! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Skąd się wzięłaś? Jak to nie widać? Z książki! Ale nikt do tej pory jej nie otworzył. Ale teraz jestem! I mogę mówić! Mów, mów, co masz do powiedzenia? Mam do powiedzenia wszystko to, co napisał pisarz. A że był bardzo leniwy, to dla mnie nic nie napisał. O! Wyobrażacie sobie, że pacjentka może siedzieć cicho z tymi wszystkimi głosami, które posiada? Chcecie usłyszeć? Proszę bardzo, uwaga, głos dziecka, proszę bardzo, głos dziecka. Co do mamy? A może głos staruszka? Proszę bardzo, uwaga, głos staruszka. Moich czas. W sumie niczego sobie, przyjaciel. A zwierzęta? Proszę bardzo, mogę udawać psa, kota, proszę bardzo, uwaga, pies, pies, uwaga. Proszę bardzo! Może być kot, uwaga! Kot, kot, uwaga! Miau, 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 miau! Skoro już tu jesteś, to może byś coś zaśpiewała. Piosenka! Proszę bardzo! Miałem taką jak panienka w głowie na budowie. Ma, 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 ma. Biegała sobie. Ma, 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 ma. Uwaga! Uwaga! Zaczynamy. Gdybym ja była pacynką na niebie, nie świeciłabym ja tylko dla siebie. Ten to nigdy by nie skończył, a masz? A! Co za paskudna pacynka! Jeśli nie jesteś uważny, ani się obejrzysz, jak wyskoczy spod ręki. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, moja mama zawsze opowiadała... No nie! Znowu zaczynamy! Przecież ja chcę ci tylko pomóc w twojej księżycowej misji. Wybacz. Więc? Już mówiłem, kiedy byłem mały, bardzo lubiłem bajki. A jaka bajka jest najbardziej znana, co? Ja, jaka bajka jest? Najbardziej znana. Czerwony kapturek. Czerwony kapturek! Właśnie, czerwony kapturek. Czy pamiętasz postacie, jakie występują w tej bajce?
Jakie postacie występują w tej bajce? Czerwony kapturek. Wilk. Wilk. Jasi Małgosia. Jasi Małgosia. Gumisie. Gumisie. Zła królowa. Zła królowa. Kot w butach. Kot w butach? To już chyba wszyscy. To... Mój księżycu ukochany, co na ciemnym świecisz niebie, ja balladę ci opowiem, ta ballada jest dla ciebie. O czerwonym to kapturku jest historia znakomita, i o wilku, i o babci, babcia dobra jest kobita. Babcia swego wnuka wilka kocha bardzo, bardzo szczerze, a że chory jest biedaczek, to koszyczek dlań zabierze. Do koszyka babcia włoży różne bardzo dobre rzeczy, będą ciastka i syropik, co choroby wszystkie leczy. Będzie jabłko i twarożek, i fasoli ziarnek sześć, włoży babcia czekoladę, będzie wilczek miał co jeść. Przez las gęsty jak budyniu pełna miska, idzie babcia, no a droga, droga w lesie bardzo śliska. A do wnuka z łakociami babcia w kapciach się spieszyła. Nagle ślizg i łubu-dubu, droga bardzo śliska była. Leży babcia, koszyk leży pośród liści, pośród drogi. Wysypała swe łakocie, poplątały się jej nogi. Leży jabłko i twarożek, leży sześć ziarnek fasoli, czekolada i syropik, babcie z tyłu wszystko boli. Wreszcie przyszła pora na kapturka czerwonego, który żarłok był okropny, nie jadł tylko zielonego. Ten kapturek czekał w lesie, sprytnie za drzewami skryty. Co tu zjeść? Tak myślał ciągle, miał apetyt niespożyty. Gdy zobaczył ten kapturek, że na drodze babcia leży, a wokoło pełno jadła, szybko w tym kierunku bieży. Zamiast pomóc biednej babci, co się podnieść nic nie może, to kapturek ten czerwony zjada jabłko i twarożek. Potem wsuwa czekoladę, później ciastko wraz z kremikiem, zjada nawet koszyk babci i popija syropikiem. Zjadłby jeszcze coś kapturek, brzucho wszak jeszcze nie boli, a że nie je zielonego, nie zjadł więc ziarnek fasoli. Powtarza znowu i w kierunku patrzy babci. Popchnął biedną bez musztardy. Nie zjadł tylko babci kapci. Nie zjadł kapci, bo na pomysł wpadł szalony, że za babcię się przebierze ten kapturek, ten czerwony. Więc na nogi kapcie wkłada, już przebrany jest za babcię. Ach, przebranie znakomite, bo na nogach babci kapcie. W tym przebraniu nasz kapturek już do wilka szybko bierze. Tego wilka, co to wiecie, w łóżku bardzo chory leży. Już przed wilka chatą stoi, także wilka połknąć chce. Drzwi otwarte są do chatki, to się może skończyć źle. Witaj, babciu! Wilk się cieszy. Jestem chory, to od loda, ale powiedz, moja miła, czemu jesteś taka młoda? Czemu młoda i na głowie masz kapturek ten czerwony? Wszak nie lubisz nakryć głowy, a twój kolor to zielony. Czemu babciu kosza nie masz? Czy zbyt ciężki byłby nieść? A kapturek mu przerywa, żeby móc cię lepiej zjeść. Nie ma wilka, nie ma babci, gdyż kapturek zjadł ich właśnie. Ale nie płacz, mój słuchaczu, zaraz wszystko ci wyjaśnię. Babcia wilk oraz koszyczek z toruńskiego są piernika, więc kapturek zjadł ze smakiem i tak bajka się zamyka. Morał taki jest dla ciebie, byś zbyt wcześnie nie oceniał, byś pochopnie nie osądzał, choć niemiłe masz wrażenia.
Nawet porządnie nie znasz historii czerwonego kapturka. Idź, poczytaj sobie. Czym tak długo pracowałem? No teraz musi się udać rozweselić księżyc. Zaśpiewamy piosenkę? Jaką piosenkę? Piosenkę będzie Myszka. Ale nie! Co? Była sobie myszka mała, zera dziury wyjadała, wyjadała. Kiedy wszystkie zjadła dziury, to schowała się, to schowała się, to schowała się do rury. To schowała się, to schowała się, to schowała się, to schowała się do rury. Pewien człowiek dla ochłody bardzo lubił zjadać lody. Zjadać lody! Więc to chyba jego wina, że zamienił się, że zamienił się, że zamienił się w pingwina. Że zamienił się, że zamienił się, że zamienił się, że zamienił się w pingwina. Raz parasol miał chomika, co wciąż szafy nie zamykał, nie zamykał. Więc to szafy blasły mole podziurawią, podziurawią, podziurawią parasole. Podziurawią, 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 podziurawią parasole. Lecznym parze na obiedzie pojawiły się dwa śledzie, dwa śledzie. Zamówiły kozu z mleka, bo za drzwiami, bo za drzwiami, bo za drzwiami zima czeka. Bo za drzwiami, bo za drzwiami, bo za drzwiami, bo za drzwiami zima czeka. Kiedyś księżyc był zmartwiony, bo gdzieś zgubił kalesony. Zgubił kalesony! Gdyby gołdził się stary, więc założył. Co założył? Więc założył. No co założył? Więc założył okulary! Chłopaki, ale jesteście wspaniali! Dzięki wam znowu mogę śpiewać, bawić się i śmiać się! Jesteście cudowni, wspaniali! Dziękuję wam, dziękuję! Pan księżyc? Księżyca mu się chciał! Nie! Spokojnie, ja zaraz wam wszystko wytłumaczę. To była próba generalna mojego nowego przedstawienia. Zatrudniam was w swoim teatrze. Muzyka, proszę! Była sobie myszka mała! Była sobie myszka mała! Zera dziury wyjadała! Wyjadała! Kiedy wszystkie zjadła dziury, to schowała się, to schowała się, to schowała się do rury! To schowała się, to schowała się, to schowała się, to schowała się do rury! Leczny parze na obiedzie! Leczny parze na obiedzie! Pojawiły się dwa śledzie! Zamówiły kosz mleka poza drzwiami, poza drzwiami, poza drzwiami zima.
ma czeka. Poza drzwiami, poza drzwiami, poza drzwiami, zima czeka.